Przechodzimy już do dzisiejszego zwiastowania, bo skoro mówiliśmy o duchu, to dzisiaj będziemy mówić o duszy, tak. I kochani, ja wiem, że może się wam to wydawać, albo że to jest takie straszne poplątanie, grzebanie się, ale chcę wam powiedzieć, że to jest ważne, dlatego że my musimy siebie samego kontrolować, co się dzieje w naszym duchu, co się dzieje w naszym duszy. No w ciele łatwo rzeczy kontrolować, tak, bo jak, nie wiem, boli noga, no to każdy wie, że boli. Także jak strzyko w kościach, jak to się mówi tutaj na Śląsku Cieszyńskim, to ciało potrafimy kontrolować. Wtedy trzeba smarować albo jakieś tam inne rzeczy. Ale nasza dusza i nasz duch są niesamowicie ważne, abyśmy mogli posuwać się w naszej drodze do przodu, czyli po prostu wzrastać. I dusza to jest coś, co może nas w tym wzmacniać, co może nas posilać, ale może nas w tym tak samo blokować. Czy w takim razie dusza dla Boga ma znaczenie? Ogromne, dlatego że właśnie też w duszy my podejmujemy wiele decyzji, my rzeczy przyjmujemy od Boga, my rzeczy utrwalamy od Boga i poprzez naszą duszę, poprzez naszą rozum, poprzez naszą decyzję każemy na przykład wypowiadać sobie pewne słowa, modlitwy, działanie. Bez naszej duszy nie byłoby nas. Bóg nas właśnie w ten sposób stworzył. Stworzył nas na swoje podobieństwo i stworzył nas właśnie mającym duszę, ducha i ciało ludzkie. W psalmie 23 i 3 werset są takie słowa. Orzeźwia moją duszę. Ze względu na swoje imię idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. To psalm, który każdy z nas zna, 23, jeden chyba z bardziej znanych psalmów, ale orzeźwia moją duszę. Bóg jest zainteresowany, co się dzieje w mojej i w twojej duszy. Nasz umysł, nasza dusza jest taką warstwą zewnętrzną, tak? Można by powiedzieć takim człowiekiem zewnętrznym w przeciwieństwie do ducha. Kiedy poznajemy kogoś, kiedy zaczynamy z kimś rozmawiać, to pierwsze właśnie te symptomy czy przywary, które są w duszy, stają się znajome. One w pierwszym, to najbardziej kontaktowe, o w ten sposób. Ktoś, kto nas poznaje, właśnie ze sfery duszy najwięcej czerpie o nas informacji. Więc tak, dusza jest ważna, tak, Bóg jest zainteresowany naszą duszą i tak, ona może być cudowna, także właśnie dla użyteczności, dla wielbienia Boga. List do Rzymian 10:10, takie słowa chciałem przeczytać. Bo wiara płynąca z serca, czyli z ducha, zapewnia sprawiedliwość, ale jej wyznanie ustami, czyli sfera naszej duszy, zapewnia zbawienie. Więc mało, że to jest istotne, to duch współdziała z duszą. Bo prawda, która jest osadzona w naszym duchu, zostaje wyznana ustami. I to zapewnia sprawiedliwość. Bóg oczekuje, że i duch, i dusza będą ze sobą współdziałać. I kiedy mówimy o sferze zbawienia, to staje się to oczywiste. Każdy z nas się pod tym podpisze, tak? Wiara zrodzona w sercu, czyli w duchu, wyznana ustami, co nam zapewnia? Zbawienie. I to jest fakt. To jest Boży fakt. I chciałem się do tego odwołać, bo w tej chwili każda Boża obietnica działa w naszym życiu dokładnie na tej samej zasadzie. Kiedy znamy Boże obietnice, kiedy wiemy, co Boże Słowo do nas mówi na jakiś temat i zaczynamy wyznawać to ustami, to jest w tym stwórcza moc, żeby to zaistniało w naszym życiu. To jest dokładnie tak samo, jak w obietnicy zbawienia. Nie możemy obietnicy zbawienia zamknąć tylko do zbawienia, że owszem, w zbawieniu to działa, ale w uzdrowieniu już nie. Kiedy masz wiarę do uzdrowienia i wiesz, że Boże Słowo mówi coś na ten temat do twojego życia i zaczynasz to wyznawać, to jest to przestrzeń, aby Duch Święty dokonał cudu w zakresie uzdrowienia w twoim życiu. Amen? Amen. I dokładnie w każdej innej sprawie, jeżeli masz brak na przykład czegokolwiek
I czytamy słowa, na przykład te, które czytaliśmy tutaj, składając ofiarę, że Pan błogosławi ci w każdym dziele twoich rąk, a ty tego nie widzisz, bo mól i rdza zjadają z naszej pracy jakieś rzeczy. Wtedy, kiedy masz wzbudzoną wiarę na podstawie tego słowa i zaczynasz to wyznawać ustami w modlitwie, w proklamacji, w ogłaszeniu, jest przestrzeń, aby Duch Święty dokonywał dzieła cudu w tym zakresie w naszym życiu. Dlatego chciałem to podkreślić, to jest bardzo ważne, bo jeżeli ta zasada działa w zbawieniu, to znaczy, że ona musi działać w każdej innej sferze. Tak? Zgadzamy się z tym? Amen? Amen. Jeżeli ona działa w zbawieniu, to ona musi działać, bo takie jest Boże Słowo, w każdej innej sferze. Jeżeli jest obietnica i to jest słowo skierowane do ciebie i wyznajesz to z głębi wiary, z głębi ducha, poprzez swoje usta, to jest to przestrzeń, abyś się spotkał z Bożym cudem w swoim życiu. I niech tak będzie. Izajasz 43:28 wręcz nas napomina i są tu takie słowa, które też bardzo mocno mnie dotykają. Przypomnij mi, mówi Bóg. Czyż Bóg zapomniał? Przypomnij mi. Czy Bóg zapomniał? Chciałem powiedzieć, czy Bóg zapomniał to, co mówi do nas, do naszego życia w Nowym Przymierzu? Czy On zapomniał? To dlaczego tam są takie słowa? Przypomnij mi. Bo wiecie, jest to pobudzenie nas, żebyśmy sobie sami przypomnieli. Żebyśmy sobie sami przypomnieli. Kiedy trwamy w Nowym Przymierzu, żebyśmy sobie przypomnieli, jakie to jest przymierze. Kiedy trwamy w Nowym Przymierzu, czego dotyczy to przymierze. Kiedy wiemy, na jakim słowie jest ono oparte. Bóg mówi, przypomnij mi, nie z powodu tego, że sam zapomniał, nie z powodu tego, że ma tyle tych przymierzy, że mu się poplątały i już nie wie, czy ma pierwsze, czy drugie, czy stare, czy nowe. To jest wyzwanie dla mojej i twojej duszy. Przypomnij mi, przypomnij sobie. Bo jeżeli cię zapytam dzisiaj, albo zapytam siebie dzisiaj, na czym opiera się przymierze, w którym chodzimy dzisiaj, to co powiemy? Na zbawieniu, tak? Na pójściu do nieba, na przebaczeniu grzechów, tak? To są podstawowe rzeczy. Ale tak jak powiedziałem, to są podstawowe rzeczy. Ale co dalej? To nie jest koniec. A co ze słowami w Galacjan 4:23, które mówi, że przymierze abrahamowe, obietnice abrahamowe będą się realizowały w życiu nowotestamentowego wierzącego? Czy wiemy, jakie to są przymierze? Czy wiemy, jakie tam są obietnice? Tam są obietnice do każdej sfery naszego życia. A przełamanie przekleństwa na krzyżu Jezusa Chrystusa, gdzie przełamał każdą sferę przekleństw nad naszym życiem. Złamał i wziął na siebie nie tylko nasze grzechy, nie tylko nasze choroby, ale sferę odrzucenia, sferę ubóstwa, każdą sferę. Czy pamiętamy tak na co dzień o tym? Bo Bóg mówi dzisiaj, przypomnij mi. Przypomnij mi. Przypominać możemy tylko to, co sami wiemy. To, co sami pamiętamy. Bo pomimo to, że nam to ulatuje, albo może proza życia, albo brak doświadczeń, albo cokolwiek powoduje, że o tym zapominamy, to Bóg jest wierny. On o tym będzie pamiętał. Ale chce po prostu przyjść do mojego i twojego życia, tego właśnie duszewnego, do tego umysłu, do tego rozumu. Tak troszkę, wiecie, poruszać i powiedz, no przypomnij mi, obudź się. Przypomnij mi, na czym jest zbudowane to przymierze. Nie tylko na tym, że pójdziesz do nieba. Dużo więcej obietnic, dużo więcej cudów, dużo więcej realności. Ale kiedy zapominamy o tym, to chodzimy tacy, wiecie, trochę, no fajnie, byle tylko do tego nieba się dostać. Jeszcze trochę, jeszcze wytrzymam, pozamykam się. A Bóg mówi inaczej. Chcę ci błogosławić w dziele twoich rąk. Chcę ci błogosławić w dziele twojej rodziny, w przestrzeni, gdzie mieszkasz.
Oczywiście, wiecie, tu bardzo łatwo gdzieś wylecieć poza orbitę Bożego Słowa, ale nie może nas to blokować przed tym, na czym jest zbudowane nasze przymierze. A więc wracając do naszej duszy, bo tak troszkę już zaczęliśmy w bok odjeżdżać, a więc wracając do naszej duszy. Dusza, o którą mamy się troszczyć, dusza, o którą mamy dbać i dusza, którą mamy mieć pod kontrolą, to jest sfera naszych uczuć, czyli to, co lubimy, to, co nam się podoba, to nam się podoba, to nam się nie podoba, to lubię, tego brata lubię, tamtego nie lubię. Taki sposób uwielbiania lubię, a tamtego nie lubię, albo taki sposób mówienia lubię. Więc to, co lubię, to, co kocham, to, co pragnę, to jest sfera uczuć, to należy do naszej duszy. Druga przestrzeń to jest umysł, myśli, rozważania, o czym myślę, jakie mam myśli o sobie, jakie mam myśli o przyszłości, bo wiemy, jakie myśli ma Bóg o nas. W Izajaszu są napisane, jakie myśli ma o nas Bóg. Myśli o czym? O pokoju, nie o niedoli, ale jakie myśli my mamy o sobie. Czy mamy takie same? Bo czasami mogą, wiecie, pójść w bok, że mamy strach, że mamy lęk, że mamy obawy. Więc sfera myśli, czyli umysłu i w końcu wypływająca nasza wola. Wola, która podejmuje decyzje. I teraz nasza wola, która podejmuje decyzje, wiecie, tak trochę, może szukam jakiegoś przykładu, to trochę jak z komputerem. Tutaj są fachowcy od komputerów, by mnie mogli pewnie poprawić, ale tak naprawdę komputer będzie działał tylko w tym kierunku, na podstawie czego ma dane. Jeżeli go napakujemy fałszywymi danymi, to z komputera będą wychodziły fałszywe wyniki. I nie wiem, czy wiecie, dokładnie tak samo jest z tą AI, czyli sztuczną inteligencją, o której się teraz tak bardzo wiele mówi, o której się obawia i tak dalej. Jeżeli ją napakujesz fałszywymi danymi, to ona będzie fałszywie robić rzeczy. Czytałem taki przykład, że robili testy na sztucznej inteligencji i chodziło o jakieś tam rozważania szkolne i wprowadzający dane pomylił autora lektury, na której się to miało opierać i sztuczna inteligencja miała pisać rozprawki, nie, na ten temat. I tam przeskoczyła jakaś literówka i wszystkie rozprawki, które zostały napisane, miały dokładnie ten błąd, który był u samego początku. Więc wszystko to było do wyrzucenia, dlatego że była nasączona fałszywymi danymi. I teraz nasz umysł, troszkę jak ten komputer, jeżeli on jest nasączony fałszywym obrazem, fałszywymi myślami w stosunku do Słowa Bożego, czy obawami, to on takie decyzje będzie kreował w naszym życiu. A więc nasz umysł, nasza dusza to sfera właśnie umysłu, uczuć i naszej woli. I Bóg oczekuje od nas tego, że będzie jedno z drugim współpracowało, dlatego że każda przestrzeń naszego życia jest tak zaprogramowana, aby Jemu mogła przynosić chwałę. I też będziemy o tym jeszcze później mówić, chyba za tydzień, kiedy będziemy mówić o roli uwielbienia. Ale to już nie chcę teraz tego zaczynać. Rzymian 12:2. Mówi takie słowa, nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Nowy sposób myślenia. Po co nam nowy sposób myślenia? Czy nie możemy sobie myśleć po staremu? No nawróciliśmy się, jesteśmy zbawieni, duch jest zbawiony, ale Boże Słowo mówi, masz mieć nowy sposób myślenia, czyli być nasączony nowymi informacjami po to, żebyś wyrzucał z siebie poprawne decyzje. Czytamy dalej. Abyście potrafili właśnie rozeznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest przyjemne, co jest dojrzałe albo doskonałe. Więc obróbka naszego umysłu zaczyna się w momencie, kiedy rodzimy się na nowo. Dlatego, że podstawowa różnica między naszym duchem a naszą duszą jest taka, że duch jest nowy, on się rodzi na nowo, a dusza się nie rodzi, ona jest stale ta sama. Więc duch rodzi się na nowo, a dusza jest ta sama,
i zaczyna być obrabiana. I jest to proces stały i niedokończony do momentu, aż znajdziemy się, wiecie, w miejscu naszego duchowego domu. Więc jest to dla nas wyzwanie, aby osiągać dojrzałość w naszej duszy. I jest to proces, który będzie w nas trwał. Będzie się to odbywało, kochani, jeżeli będziemy świadomymi chrześcijanami. Chcę tu wymienić takie aspekty, które mają na to wpływ w naszym życiu, które będą nam w tym pomagać, kiedy będą nas do tego stymulować i jednym z takich aspektów jest rola Ducha Świętego. I Duch Święty, tak jak jest napisane w liście do Filipian, mówi, że On rozpoczął w nas proces i On też będzie go kontynuował. I to jest pierwszy punkt, o którym chciałem powiedzieć, dlatego że to jest zachęcenie dla ciebie i dla mnie, że w tym procesie nie jesteśmy sami. I że jest ktoś, nasz starszy brat, zdaje się parakletos chyba w języku greckim dokładnie to określenie, taki nauczyciel, dobrze powiedziałem? Pocieszyciel, tak, ale parakletos jest to też opiekun. Czyli ktoś, kto będzie nas prowadził w tym procesie. Pomocnik, o, jeszcze lepiej. Nie będziemy w tym sami. On, który rozpoczął w nas, będzie kontynuował dobre dzieło. On rozpoczął w nas, odkupując naszego ducha, tworząc naszego ducha, ale nie na tym się kończy jego rola. On będzie stale przypominał, przemieniał, jeżeli będziemy mu dawali do tego przestrzeń, aby nasza dusza też była przemieniana. A więc czy my w tym procesie możemy mu to wszystko zostawić i powiedzieć: Duchu Święty, oto jestem, rób sobie? Nie. On jest pomocnikiem. On jest pomocnikiem. On jest tym, który będzie cię wzmacniał, który będzie ci dopomagał. On jest tym, który będzie cię zachęcał, czasami będzie nas korygował w tym wszystkim. Ale potrzebne jest nasze współdziałanie. Potrzebna jest nasza świadomość, bo jeżeli my będziemy się karmić niewłaściwymi informacjami, niewłaściwą treścią, niewłaściwymi rzeczami, które mają wpływ na nas, to znowu używając tej analogii komputerowej, te decyzje, które będą z nas wychodziły, będą chybione. One będą zawierały w sobie ziarno błędu. O, skażenie, tak? Słyszę, bardzo dobra podpowiedź. A wiecie, że jeżeli jedna rzecz w tej decyzji będzie fałszywa, to tak naprawdę cała decyzja jest fałszywa. To nie jest tak, że jest, wiecie, większa część, mniejsza część jest dobra i jest okej. Jeżeli będziemy mieli fałszywe w sobie zalążki, które będą miały wpływ na tą decyzję, to cała ta decyzja będzie fałszywa. Więc list do Filipian 1:6, jeszcze raz go przeczytam. Jestem przekonany, pisze apostoł Paweł, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Wiecie, to słowo doskonalił mówi, że to nie stanie się za pierwszym razem. To nie jest tak, że można jak zgasi światło, ktoś zgasi światło albo załączy światło i już jest ciemno albo jasno. Będzie nas doskonalił. Doskonalił to znaczy, że w każdym dniu będzie jakaś poprawa, w każdym dniu będzie jakiś nacisk, w każdym dniu będzie jakaś zachęta, w każdym dniu będzie interpretacja ducha, która będzie miała na nas wpływ. Będzie to doskonalił aż do dnia powrotu Jezusa. Nie jesteśmy w tym sami. I to jest radosne. Nie jesteśmy tym sami. Drugim aspektem, który ma niesamowity wpływ na nasz umysł, jest rola Słowa Bożego. I to w zasadzie tylko na ten temat można by ze 3-4 kazania poświęcić. Ja tylko będę jak gdyby sygnalnie chciał to zakomunikować. Bóg dał swoje słowo swoim dzieciom. Bóg stworzył wszystkich, ale swoje słowo dał swoim dzieciom, bo ono jest dla nas pokarmem, ono jest dla nas tą substancją, którą my nasączamy, nasz umysł. Z tego umysłu wychodzą potem decyzje, nasze pragnienia, nasze pragnienia, które będziemy chcieli realizować. Czytanie słowa odkrywa nam obszary, które Bóg chce przemienić w naszym życiu.
Bez Słowa Bożego nasz wzrost byłby zahamowany. Nie ma wzrostu bez pokarmu. Mówiliśmy na jednym z poprzednich rzeczy, na jednym z poprzednich spotkań, że każde ciało, które się rodzi, szczególnie mały człowiek, dziecko, ono potrzebuje stymulacji w postaci odpowiedniego pokarmu. Nie możesz małe dziecko zacząć karmić kotletami albo golonkami. Tłusty pokarm jest na czas przyszły. Jest odpowiedni pokarm. I cudowne jest Słowo Boże, dlatego że ono jest pokarmem na każdy czas. Na czas dobry, na czas burzy, na czas wczesnego wzrostu, na czas ojcostwa, na czas radości, na czas smutku. Słowo Boże jest przede wszystkim niesamowicie praktyczne. Ono omawia każdy problem i każdą sferę, którą w swoim życiu każdy z nas może napotkać. Ono nie mówi, ono mówi przede wszystkim o zbawieniu. Ale kiedy zaczynamy czytać, studiować Słowo Boże, ono mówi absolutnie na obszar każdej sfery. Nawet sfera seksu jest poruszana, sfera pieniędzy, sfera, zdobywania ziemi, burzenia, budowania na nowo. Każdy aspekt naszego życia, który w jakimkolwiek momencie mógłbyś się znaleźć, znajdziesz pokarm adekwatny na każdy czas. W Rzymian 12:2 jest napisane tak. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest przyjemne, co jest doskonałe. Słowo Boże będzie to pokazywać. Ono będzie właśnie pokazywać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest przyjemne, co jest doskonałe. Świat będzie też pokazywał. Tylko dokładnie w przeciwnym kierunku. Antychryst będzie też pokazywał. Dokładnie w przeciwnym kierunku. Dlatego on jest antychrystus, tak. Antychrystus w przeciwnym kierunku. Dlatego musimy mieć kotwicę Słowa Bożego, nasączać nim umysł, nasączać nim całe nasze wnętrze, aby iść w kierunku, do którego powołuje nas Bóg. Słowo Boże będzie miało wpływ na nasz umysł, na naszą duszę, na naszego ducha, ale także i na nasze ciało. Wiele jest miejsc mówiących, że pokrzepie cię, wzmocnie cię, że przyjdzie odświeżenie, że przyjdzie posilenie do twojego ciała, ale jak? Poprzez słowo. Ono dotyka całej istoty naszego życia. A więc nasza dusza musi być odnawiana przez Słowo. Duch nigdy nie jest odnowiony. On rodzi się na nowo. A jak odnawiać naszą duszę? Za pomocą Słowa. Za pomocą tego, co Chrystus, co Duch Święty do ciebie mówi. Dlatego, że to jest adekwatny pokarm na ten czas, w którym się znajdujemy. Na dzisiaj. Na jutro już będzie świeży. Na jutro już będzie inny. I teraz ważne jest to, że kiedy przychodzą, ja mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, kiedy przychodzą Boże objawienia w duchu, kiedy przychodzą za pomocą Ducha Świętego objawienia do naszego życia, to my w umyśle musimy zbudować fundament Bożego Słowa pod to objawienie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie zostawiali objawienia. Bo jeżeli będziemy funkcjonować na poziomie samych objawień, to wprowadzamy się na śliski grunt albo nieugruntowaną przestrzeń, gdzie może nas to wytrącić. Ja nie chciałbym tu jakichś przykładów, ale wiele spotkałem, widziałem, czy słyszałem, czy może czytałem też w swoim życiu przykładów, gdzie ludzie wchodzili w poziom objawienia, ale nie wchodzili w poziom ugruntowanego słowa. Powodowało to, że nie byli w stanie unieść tego ciężaru duchowego i w ich życiu nastąpiły takie perturbacje, które w zasadzie były antyświadectwem do tego, co oni przeżywali. O, tak to ujmę, żeby to było delikatnie. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Poziom objawionego słowa musi zostać położony
w duchu, na słowie, które jest w naszym umyśle. Musi zostać, jak gdyby, musi mieć fundament, który będzie go trzymał. Bo inaczej jest tendencja do tego, żebyśmy się zachłystali przeżyciami duchowymi, nie mając ugruntowanego poziomu Słowa Bożego w naszym życiu. Więc ktoś kiedyś powiedział, tak jest takie też mądre zdanie, że my nie zajdziemy nigdzie dalej niż tam, gdzie nas nie dopuści nasz umysł. Możesz mieć objawienie w duchu, ale jeżeli równolegle nie będzie zbudowanego fundamentu w naszym umyśle, to nasz umysł definitywnie nie pozwoli nam tam zajść. Objawienie pozostanie objawieniem, a nie realnym działaniem Bożym w nas. A więc powtórzę to jeszcze raz, że nie zajdziemy nigdzie dalej w naszym życiu niż tam, gdzie nie zezwoli nam nasz umysł. Dlatego dbajmy, czym jest wypełniony, czym jest nasączony, bo z niego idzie decyzja. Z niego idzie decyzja właśnie. Z umysłu powstaje decyzja, którą podejmujemy. Ze słowem jest związana też przestrzeń, do której zachęca nas Jezus, kiedy mówi, że bądźcie wykonawcami słowa. Że dzisiaj możemy powiedzieć, że dużo jest mówców słowa, dużo jest entuzjastów słowa, ale relatywnie mało jest wykonawców słowa. A dopiero słowo wykonywane ma moc zmiany w naszym życiu. Amen? Słowo wykonywane ma moc zmiany w naszym życiu. I to jest wyzwanie, które jest dla mnie, które dla ciebie, że kiedy czytamy, a szczególnie dla mnie, kiedy ja o nim mówię, żeby to nie pozostawało jako słowo wymawiane przede mnie, jako ciekawa informacja, jako ciekawy wykład może, ale nie zostało wykonane w moim życiu. Więc dla mnie to jest wyzwanie, aby być wykonawcą Bożego Słowa. Ale właśnie, żeby być wykonawcą, to mój umysł musi się z tym zgodzić. Bo jeżeli mój umysł się z tym nie zgodzi, to nie podejmie decyzji, żebym szedł tą ścieżką, o której mówię. W czasie starego w czasie poprzedniego przymierza, czyli starego przymierza, ludzie byli ograniczeni 10 przykazaniami. I wiecie, to było bardzo, powiem tak, bardzo może się wydawać bardzo praktyczne, bo to było tak, to wolno, to nie wolno, tu możesz, tu nie możesz. I w zasadzie można było się na tym opierać. My, kiedy jesteśmy w Nowym Przymierzu, to mamy jedno podstawowe przykazanie. Przykazanie jakie? Miłości. Ale tak naprawdę, kiedy wnikniemy w to przykazanie miłości, to się okazuje, że każde z tych 10 przykazań, które było w Starym Przymierzu, zostaje zwielokrotnione do naszego życia. Różnica jest taka, że my w naszym sercu, w naszym duchu już mamy zaczyn tego, aby iść w tym kierunku. A w Starym Przymierzu było ciało, które było, wiecie, bardzo szorstkie i aroganckie. Nie radziło sobie z tym. Bóg powiedział, że On włoży nowe serca, tak, mięsiste serca. A więc to sprawia, że te 10 przykazań zostało, ta stawka została tak naprawdę zwielokrotniona, ale dostaliśmy do tego siłę, dostaliśmy do tego narzędzia, zostaliśmy przez Ducha Świętego wyposażeni do tego, aby te 10 przykazań, tą właśnie ścieżkę, którą one pokazywały, żebyśmy się trzymali tej drogi i żebyśmy przede wszystkim mieli siłę do tego, aby nią iść. Kolejny punkt związany z Bożym Słowem to oddawanie się medytacji. Medytacja to może takie słowo jest nie nasze kulturowo, ale oddawanie się rozmyślaniu na temat słowa. Dlatego, że słowo czytane szybko, ono nie ma w sobie tendencji, albo my nie mamy takiej tendencji, żebyśmy go głęboko przyjmowali. To, co szybko przychodzi, też szybko wychodzi. Kiedy tak zastanawiałem się nad przykładem, przypomniał mi się taki film biologiczny, który oglądałem na temat właśnie wody. Akurat teraz tej wody spadło
tak dużo tych potoków i podtopień jest dużo. I tam naukowcy dochodzili do wniosku, że kiedy woda szybko przepływa, to ona nie wsiąka tak naprawdę w grunt. Albo wsiąka w bardzo małym zakresie. Że tylko woda, która wolno się przepływa, jest w stanie zasilać wody gruntowe. Mówię o już, wiecie, przestrzeni. Kiedy woda szybko naszymi potokami przepływa, no to ona przepływa, narobi tam szkód różnych i tak dalej. Ale tylko woda wolno płynąca w naturalnym środowisku ma moc, żeby zasilać wody gruntowe. Wiecie, jak to się zestawi z tym, że nasze potoki wyglądają tak fajnie wybetonowane, to jest taki tor kartingowy dla tej wody, że ona zasuwa i wydaje się, że mamy to wszystko fajnie uchwycone. Ale tak nie jest. I podobnie jest ze Słowem Bożym. Kiedy ono szybko przechodzi przez moje wnętrze, kiedy szybko przechodzi przez mój umysł, przez moje, to ono ma ograniczoną zdolność do tego, aby tego mojego wewnętrznego człowieka, głębokiego człowieka nasycać swoimi treściami. Więc pamiętajmy, że oddawaniu się rozmyślaniu czy medytacji nad Słowem Bożym to jest to, co będzie nasycało nas wewnątrz, w naszej głębokości. Kiedy jest szybki przepływ, kiedy jest szybka informacja, a my żyjemy, jesteśmy narażeni dzisiaj, żyjemy w czasach, kiedy wszystko się dzieje szybko, kiedy jest tempo, kiedy są podawane najlepiej 4 informacje naraz, żeby wszystko to atakuje nasz mózg i on jest przystosowany do tego, że on przyjmuje bardzo szybko dużo informacji, nie wiem, z mediów, z komórki, czytamy, widzimy, dzieje się, telefon dzwoni, komputer na 4 różnych programach podaje jakieś informacje, taki system pracy dzisiaj jest wymuszony w realu. Ale też wszystko to dzieje się bez dotykania nas jako wewnętrznego człowieka, że potrzebujemy czasami wyhamować nad Słowem, potrzebujemy się zastanowić, czasami pomedytować, poprzeżuwać to Słowo dla własnej potrzeby. Ono będzie nas wtedy głęboko dotykało. W końcu proklamacja Słowa, czyli ogłaszanie Słowa Bożego. Wypowiadanie go na głos. Bóg, kiedy stwarzał świat, on wypowiadał słowo. To jest ciekawe. Się zastanawiałem, czy Bóg nie mógł pomyśleć? Przecież jest Bogiem. On mógł powiedzieć, niech się stworzy fajna ziemia. I ta fajna ziemia, wiecie, jako produkt gotowy, finalny może by wyskoczyła. Ale tak nie było. Biblia nam mówi o tym bardzo dokładnie. On wypowiadał poszczególne frazy, niech się stworzy to, niech się stworzy tamto, niech zaistnieje i podsumowywał na końcu i to było dobre. I kiedy my wypowiadamy słowo, to też ma swoje duchowe znaczenie. Dlatego, że Duch w nas Święty, który zamieszkuje, on jest treścią tego słowa. On będzie powodował, że Słowo Boże, które jest wypowiadane, Słowo Boże, które jest wypowiadane z naszego wnętrza, będzie miało moc dokonywania pewnych dzieł, do wykonywania dzieł stworzenia. I to dotyczy bardzo konkretnie mojego i twojego życia. Jeżeli widzimy w swoim życiu przestrzenie, gdzie chcemy, aby Bóg ingerował, gdzie widzimy przestrzenie, że nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, gdzie widzimy przestrzenie, że nie jesteśmy w stanie dokonać pewnych rzeczy, bo one są nawet poza naszymi siłami. Wiecie, jak widzisz problem i zdajesz sobie sprawę ze swojej wątłości, to czasami odpuszczamy. Ale wypowiadając Boże Słowo, uruchamiamy zupełnie inne siły duchowe. Te duchowe siły, które drzemią w nas w postaci Ducha Świętego. Te duchowe siły, które Bóg zaplanował, aby moje i twoje życie było nasączone dobrem. Kiedy wypowiadamy rzeczy, to słyszymy je przede wszystkim też my. Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy wypowiadasz rzeczy, to tak jakbyś je 2 razy przeczytał. I to jest prawda. No bo raz je czytamy, żeby je wypowiedzieć, a 2 je słyszymy. To, co wypowiadamy, słyszymy. W Przypowieściach 18:20 jest słowo, które mówi na ten temat. Owocem własnych ust człowiek nasyca swoje wnętrze i syci go plon jego warg. Syci go plon jego warg.
czyli syci nas plon naszych warg. To warto się nad tym zastanowić. Syci nas plon naszych warg, nie warg bożych, nie warg jakichś tam innych, naszych warg. Chcesz, jesteś głodny duchowo? Zacznij wypowiadać Boże Słowo. Będziesz się nim nasycał. Będzie nas sycił plon naszych warg. My mało, że wypowiadamy z wiary, to słysząc te słowa przyjmujemy je jako wtórnie. Życie i śmierć jest w mocy naszego języka. Każde wypowiadanie słów przynosi owoc. I teraz uwaga, każde wypowiadanie naszych przez nas słów przynosi owoc, dobry lub zły, bo nam zdarza się wypowiadać złe rzeczy i musimy mieć świadomość, że wypowiadając złe rzeczy, stwarzamy złe rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy zbudowani na sposób Boży. Mamy w sobie moc stwórczą i kiedy korzystamy z niej w przeciwieństwie do Bożej woli, czyli dokładnie odwrotnie, to dokładnie też działa, dlatego że to są Boże prawa. Wypowiadając złe rzeczy, możesz je stwarzać. Wypowiadając złe rzeczy, możesz produkować zły owoc, albo nie, że możesz, będziesz produkował zły owoc. Więc proklamacja Słowa Bożego zabezpiecza nas w pewnym sensie, bo cytując Boże Słowo, raczej nie wypowiadamy złych rzeczy. Nie ma takiej opcji. Kiedy proklamujemy, wypowiadamy na głos Boże Słowo, to wypowiadamy Boże prawdy dla swojego życia, dla swoich najbliższych, dla swojego domu, dla swojego kościoła. Ale pamiętajmy, kochani, o tym, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże i jest w nas moc twórcza. Kiedy wypowiadamy złe rzeczy, one tak samo mają prawo się manifestować. Wreszcie, przechodząc już do kolejnego punktu, bo widzę, że musimy lekko przyspieszyć, rola modlitwy, bo mówiliśmy teraz o Słowie Bożym i oczywiście ja nie dotknę wszystkich aspektów, bo nie ma takiej możliwości, ale rola modlitwy, bez tego nie ma wzrostu naszego umysłu, naszej duszy. W pierwszym liście do Tesaloniczan 5:17 są słowa zapisane takie: nieustannie się módlcie. Nieustannie. To znaczy co, będziemy warty modlitewne robić i wiecie, co pół godziny się zmienia? Czy to nie o to chodzi? Czy w ogóle to jest możliwe, żebyśmy się mogli nieustannie modlić? Bo to może zacznijmy od tego. Czy to jest możliwe, żebym ja i ty nieustannie mógł się modlić? Bo cieleśnie to ja, wiecie, wysiądę po, nie wiem, 45 minutach. Ale Boże Słowo się nie myli. Dlatego, że Duch Święty w nas będzie powodował taką nieustanną komunikację z Bożym Duchem, jeżeli Mu na to pozwolimy. Możesz być w nieustannej modlitwie, bo wiecie co, modlitwa to nie jest pewien akt, który my czynimy, to nie jest akt zewnętrzny. Modlitwa to jest sposób relacji z Ojcem, sposób komunikacji. To nie jest regułka, którą my zaczynamy i ona się kończy, jak często, nie wiem, dzieci się uczyło, to teraz się pomódl i jedziemy tam. Ale to jest sposób komunikacji w Duchu Świętym, który jest dany człowiekowi wierzącemu, aby był w nieustannym przepływie z Bogiem. Wiecie, może to brzmi, nie wiem, jakoś strasznie górnolotne, ale taka jest prawda, tak jestem, o tym jestem przekonany. Możesz w Duchu cały czas nieustannie czuć takie, wiecie, gorąco tej modlitwy, kiedy to będzie powodowało, że potem nasze myśli, nasze pragnienia i tak dalej, wszystko jest nakierowane, ale to będzie wtórne. To, co zapoczątkował Duch Święty w nas, to taka nieustanna komunikacja, w którą możemy być z Bogiem. Kiedy będziemy wyczuleni na Jego głos, będziemy odbierać to, co Bóg ma do nas do powiedzenia. Czasami to będą rzeczy przyjemne, czasami to mogą być rzeczy, wiecie, no, napominające albo korygujące, albo zachęcające do zrobienia czegoś, co akurat naszemu ciału się nie chce robić i powiemy cicho bądź, bo by mnie to kosztowało albo byłoby to dla mnie jakimś wyrzeczeniem. Ale to często po tym można rozpoznać Ducha Świętego. Ja jak wsłuchuję się w Jego głos, to ja często słyszę rzeczy, które, wiecie, potem szybko żałuję,
że się dopominam, bo słyszę rzeczy, które są przeciwko mojej cielesności. Idź, zrób to, a ja już wiem z założenia, że mi się nie chce, nie? To zrobić, albo że no, albo że to boli, albo no, sami wiecie, o czym mówię. Więc nieustannie się módlcie, to codzienny język wymiany myśli, zachwytu, radości, rozterek, ale też mówienia Bogu wszystkiego tego, co mamy w duszy. Wiecie, w duszy naprawdę możemy mieć i mamy prawo mieć dużo różnych. Czasami mamy jakiś żal, czasami mamy jakieś pytania, czasami mamy jakieś, nie wiem, frustracje. Nieustanna komunikacja z Bogiem powoduje to, że mówisz to, co masz w duszy. Bo Bóg i tak wie, On i tak, my tego nie ukryjemy. My nie zrobimy z siebie grzecznych, niedzielnych chrześcijan w czasie modlitwy. My mamy być zachęceni, aby to, co w nas jest, przedkładać przed Boży tron, a Duch Święty będzie robił z tym porządek. Wiecie, i zapisałem sobie tu takie zdanie, co to znaczy też modlitwa zgodna ze Słowem Bożym, bo to też jest ważne. My czasami zastanawiamy się, czemu ja modlę się, czemu wołam, kiedy mówię, a nie słyszę odpowiedzi. I chciałem was zachęcić do przeczytania z Ewangelii Jana 16, czyli 16 rozdział 23-24. I słowa tu są takie, w tym dniu, w owym dniu, o nic mnie też nie będziecie pytać. To są słowa Jezusa. Ręczę i zapewniam, o cokolwiek poprosicie kogo? Ojca w moim imieniu. Ojca w moim imieniu. Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość osiągnęła pełnię. Jezus, zobaczcie, przekierowywuje swoich uczniów, którzy do tej pory byli skoncentrowani na Nim, bo z Nim chodzili po ziemi i byli w Niego zapatrzeni. Jezus przekierowywuje uczniów na Ojca. I On nawet ich nie zachęca w tym, żeby oni modlili się do Jezusa. Jezus jest naszym Panem, jest naszym Zbawicielem, jest Królem, jest Bogiem, zasiada na tronie, ale tak naprawdę jeszcze jest naszym orędownikiem. I w momencie, kiedy On doznał z niebo wstąpienia, On przyjął tą rolę orędownika i mówi, nie módlcie się do mnie, tylko módlcie się w moim imieniu do Ojca. I znowu podkreślenie, nie do Boga, tylko do Ojca. Jaka to różnica? Bo świat zna Boga. Wszyscy o Bogu mówią, ale mało kto zna Ojca. Dlatego, że Ojciec to relacja. Ojciec to relacja. Ojciec to relacja pomiędzy tobą i Bogiem. Ale Bóg to jest, wiecie, Bóg siedzi na tronie, to On jest daleko, On jest surowy i On jest sprawiedliwy. Większość ludzi nie ma zielonego pojęcia o tym. My znamy Ojca. My znamy Ojca. Takiego Ojca, jak wielokrotnie było mówione w przypowieści o miłującym Ojcu czy marnotrawnym Synu. My mamy Ojca i my przychodzimy do Ojca w imieniu Jezusa. I wiecie, tak na nowo mnie to... Czy Jezus chciał powiedzieć, ja staję się nieważny, albo wiecie... Nie, nic z tych rzeczy. On nas chciał nakierować na Ojca i to jest fakt. I z tym nie ma co walczyć. My przychodzimy przed tron Ojca w imieniu Jego Syna. I teraz to, co zrobił Jezus, kim Jezus jest, jest tak potężne dla Ojca, że otwiera Jego serce dla nas. I to jest dzieło Jezusa, że Jego ofiara na krzyżu jest tak potężnym dziełem, że ono otwiera dla mnie i dla ciebie najgłębsze pokłady ojcostwa, najgłębsze pokłady miłości, współczucia, radości, którą chcę ci dać, miłości, ciepła, dobrych myśli, tego wszystkiego, co ma zgromadzone w sercu. Ale Ojciec to ma zgromadzone dla dzieci. Kiedy nie jesteś w relacji ojcostwa z Nim, albo może powiem tak, jeżeli ktoś nie jest w relacji ojcostwa z Bogiem, to zostaje za drzwiami. Nie ma dostępu do tronu. Przed tronem są dzieci.
przed tronem są ci, za których Jezus zapłacił. I powiedział, to są moi bracia. Moi bracia i siostry, ja ich wprowadzam przed tron Ojca. Trochę na tym mówiłem też na pierwszym spotkaniu, więc już więcej nie będę rozwijał tego tematu. Tron Ojca jest dla ciebie. I jest potężna cena za niego zapłacona. A więc modlitwa zgodna ze Słowem Bożym. Wiecie, jeżeli byśmy tak zaczynali to też analizować dokładnie, to na samej modlitwie byśmy tu mogli spędzić dobrych parę wtorków. Ja tylko przeczytam rodzaje modlitw różnych, jak modlił się Jezus, albo jakie rodzaje modlitwy byśmy mu, i to pewnie też nie są wszystkie. Modlitwa wiary do Ojca. Co to jest modlitwa wiary? Ona nie zawiera słowa jeśli. Tak? Nie zawiera słowa jeśli, to znaczy modlitwa wiary, że ty wiesz dokładnie, ty wiesz, a modlisz się o zamanifestowanie rzeczy. Nie, że Boże, jeśli twoją wolą jest, to to zrób. Masz objawioną w sobie Bożą wolę ze Słowa Bożego i ty już wiesz, a teraz się modlisz o manifestację. Modlitwa poświęcenia, czyli oddanie siebie celom Bożym. Ja siebie poświęcam. Modlitwa powierzenia się, zrzucenie wszelkiej troski na Pana. Wiecie, to jest modlitwa, która często gdzieś, każdy z nas jakieś troski gdzieś tu nosi na tym ziemskim padole. Zrzucam swoje troski na Pana. Modlitwa uwielbienia, o tym mówiłem poprzedni wtorek. Modlitwa zgody, kiedy w dwóch lub trzech zgromadzamy się i uzgadniamy. Co to jest? To jest modlitwa kreowania rzeczy, które jeszcze nie istnieją. Jezus powiedział, jeśli dwóch lub trzech uzgodni, to ja im to zrobię. To jest warunek. Ale to jest też sfera zarządzania Kościoła, którą Bóg oddał właśnie w nasze ręce. Możecie razem uzgodnić. Co mamy uzgodnić, Panie, jak ty wszystko wiesz? Nie, wy uzgodnijcie. Jezus mówi, macie klucze królestwa. Co zwiążecie? Albo co zamkniecie, będzie zamknięte, a co będzie otwarte. Jezus nie mówi, że te mają być rzeczy otwarte, a te powinny być pozamykane, tylko jako zarządzający w imieniu Jezusa tutaj na ziemi, jako Boży Syn, masz prawo pewne rzeczy zamykać, a masz prawo rzeczy otwierać. A dodatkowo, jeśli dwie lub trzy osoby uzgadniają, to Jezus będzie orędownikiem tych rzeczy. Modlitwa w duchu językami też była omawiana w zeszłym tygodniu. Modlitwa błagania, modlitwa wstawiennicza o coś lub o kogoś. I w zasadzie modlitwa, nie wiem, czy to się powinno nazywać modlitwa, ale mówienie do okoliczności, czyli w pewnym sensie, to też już mówiłem, proklamacja. Jezus, my to możemy dzisiaj nazywać modlitwą, ale kiedy Jezus był na łodzi i płynął z uczniami, wiecie, to on miał najkrótszą modlitwę, którą wypowiedział. On powiedział, ucisz się. To jest modlitwa, okej, niech to będzie modlitwa, ale to jest nakazywanie rzeczom, aby wykonały się w imieniu Jezusa. Ucisz się. Albo do demona, kiedy, wiecie, widział człowieka zademonionego, to on nie mówił się, nie modlił, Boże, jeśli to będzie twoja wola, to uzdrów go. Nie, on mówił, wyjdź, koniec, wyjdź. I wiecie co? Nie tylko Jezus tak się modlił, ale apostołowie tak się modlili. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, listy, to dokładnie widzimy te modlitwy. Więc nazwijmy to modlitwy, chociaż to nie jest bezpośrednio rozmowa z Ojcem, ale możemy to do tej grupy zaliczyć. Kolejnym punktem, żeby już przyspieszyć, jest rola okoliczności życiowych, które będą nas też kształtowały. Próby, doświadczenia, mówię teraz, wracam już do głównej myśli dzisiejszego zwiastowania, czyli obróbki naszego umysłu, naszych myśli, rola doświadczeń, cierpień, sytuacji. Nikt tego z nas nie lubi. Ale w Bożym Słowie mamy zapewnienie, że to będzie współdziałało. To nie znaczy to, że Bóg wymyśla teraz rzeczy, żeby ciebie i mnie cierpieniem obłożyć, ale On mówi coś innego, że jeżeli takie rzeczy będą dotykać naszego życia, to może to mieć zdrowy, kreujący wpływ dla nas. I przeczytajmy Rzymian 5, rozdział 3-5. I pisze tak, lecz nie tylko tym, chlubimy się też uciskami.
Wiecie, ja się nie lubię chlubić uciskami i myślę, że mało z nas by było tutaj, żeby się chlubić uciskami. Ale jednak jest napisane, że wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. A wytrwałość co wyrabia? Siłę charakteru. A siła charakteru? Nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Czyli zaczynając od tyłu, miłość Boża będzie to wszystko trzymała w ryzach. I Duch Święty jest tego gwarantem, że Duch Święty, który jest w nas, on pilnuje, aby miłość Boża, miłości Bożej to się wszystko nie wymknęło. I teraz tak, wiele rzeczy może nas wzmacniać, dlatego że wygodnictwo naszego życia może powodować, że my, wiecie, wymijamy te rzeczy, które nas będą posilać, tak? Takim przykładem jest, kiedy potrzebujesz, aby zbudować swoją masę mięśniową, to idziemy wtedy na siłownię, bierzemy jakieś ciężarki i tak naprawdę to jest trud i znój, tak? Bo leje się pot, jest wyrzeczenie, jest dużo utrata energii, ale umysł jest tak zbudowany i wracam znowu do umysłu, który zgadza się z tym i potwierdza ci to, że jeżeli będziesz przez 3 godziny machał tym ciężarkiem, to siła mięśniowa zostanie, wiecie, podniesiona na wyższy poziom. Bo to jest po prostu fizyczna prawda i dokładnie tak samo wygląda duchowa prawda. I pewne okoliczności życia będą nas wzmacniały. Dlaczego? Dlatego, że mamy się okazję przećwiczyć w boju. I ten bój też był wspominany już przeze mnie na poprzednich zwiastowaniach. Bój powoduje to, że to, co jest w nas, może zostać zweryfikowane, czy jest prawidłowo zbudowane, czy jest dobrze wykształcone i czy my umiemy tego wszystkiego obsługiwać. Wiecie, tragiczny taki przykład wojny na Ukrainie powoduje, że całe armie, czy to szczególnie ukraińska, ale myślę tutaj o sprzęcie zagranicznym, jest weryfikowana w boju. I teraz się okazuje, że pewne, nie wiem, wyrzutnie, które wymyślili, są idealne, ale pewne wyrzutnie, które wydawało się, że są takie już, nie wiem, amerykańskie, mądre i najlepsze, się okazują, że one są nieprzydatne, bo coś tam. I szybciutko znowu przerabiają to na nowszą wersję, żeby była dostosowana. Każda wojna, czy to duchowa, czy fizyczna, będzie powodowała, że sprzęt, który mamy, czy umiejętności, czy potencjał, który mamy w nas zdeponowany, jest odpowiedni, odpowiednio zbudowany i czy my odpowiednio to mamy, możemy używać. Więc okoliczności życiowe mają swoją rolę w budowaniu, w efekcie naszej dojrzałości. Ale jest jedna rzecz, którą chciałem tylko podkreślić, że musimy pamiętać o pochodzeniu przeciwności. Bo czasami nam się może wydawać, że Bóg ci złamie rękę, albo Bóg ci wybije oko, albo Bóg coś tam zrobi. Nie, Bóg może to użyć na swoją chwałę, ale pochodzenie jest jasno określone. Gdzie one jest określone? No między innymi apostoł Paweł o tym mówi, kiedy mówi o swoim słynnym cierniu, który jest przedmiotem wielu różnych kazań. Cierń. Wiecie, że apostoł Paweł miał wbity cierń i wiele razy prosił Boga, żeby go odrzucił, a Bóg mówi, nie, dość masz łaski mojej, został ten cierń. Czymkolwiek on był, bo tu się teologowie sprzeczają. Ale jedna rzecz, co do której się nie sprzeczają, to jest pochodzenie tego ciernia. A jakie ono było? Amen. Właśnie. Jest kolec wbity w życiu Pawła, był szatańskiego pochodzenia. Jako posłaniec szatana. Tak samo w księdze Joba, to też już chyba mówiłem w czasie poprzednich zwiastowań, kiedy Job został, jak gdyby wszystko mu już tam odebrane i Job mówi te słynne słowa, Pan dał i Pan wziął i niejedna teologia na tym powstała, że Bóg ci raz daje, raz ci zabiera, w zależności jaki ma humor i jak tam podpadasz, ale nikt nie widzi tego wersetu, który jest napisany, że przyszedł diabeł i zabrał Jobowi zdrowie. I być może Bóg używać tej okoliczności, tej nie chcę powiedzieć tragedii, ale doświadczenia, ale pochodzenie musisz mieć jasne w sobie. Rola społeczności i Kościoła dla naszego wzrostu, dla wzrostu naszego umysłu jest też nie do przecenienia. Nie możemy żyć
duchowo w osamotnieniu. No chyba, że gdzieś tam, nie wiem, ktoś nas wywiózł do jakiejś pustyni i tam żeśmy zostali. Ale to będzie tylko weryfikacja naszego życia duchowego. Jesteśmy stworzeni, aby żyć w społeczności z innymi wierzącymi. Po co nam to jest? No jest po coś. Przypowieści 27:17 mówią tak. Żelazo ostrzy żelazo, a człowieka ostrzy drugi człowiek. Jeżeli nie masz sensu istnienia w kościele, to choćby z tego powodu ktoś cię musi oszlifować. Ktoś ciebie i mnie musi oszlifować. I najlepiej to zrobi brat i siostra, jak nas będzie tam przycierać, a nam się będzie gotować. Więc jeżeli nie znamy innego powodu, żeby być w kościele, a ja znam jeszcze wiele, ale wierzę, że wy też, więc troszkę tak jako anegdotę to traktuję, ale to mówi Boże Słowo. Żelazo ostrzy żelazo, a człowieka ostrzy inny człowiek. Mamy swoje charaktery, mamy swoje humory, mamy swoje, wiecie, różne sprawki. A kiedy przychodzi współpraca z drugą osobą, no to czasami iskry lecą, tak? Bo oczywiście Boże iskry, o innych tutaj nie mówię. Więc to tylko, żeby tak szybciutko przelecieć rola społeczności w Kościele. Ale tak naprawdę Kościół nas uczy przede wszystkim, że możemy żyć w ciele Chrystusa. Bo Kościół jest ciałem Chrystusa i musimy znaleźć swoje miejsce. I każdy z nas jest inny, dlatego że każdy zakamarek naszego ciała jest inny. Każdy zakamarek naszego ciała będzie odpowiadał za inne rzeczy, czasami za te, wiecie, które stoją gdzieś tam z przodu, ale czasami za te, które stoją z tyłu. I w ogóle tego nie widać, ale bez jednego i bez drugiego ciało Chrystusa nie byłoby w stanie funkcjonować, a my w nim. Rola ewangelizacji, dzielenie się wiarą z niewierzącymi, mówienie świadectw, przekazywanie słowa wiedzy, proroc, to wszystko możemy przekazywać światu na zewnątrz. I to też brat Janek, kiedy zachęcał nas do dni opamiętania, które będą tutaj, to jest właśnie to miejsce, kiedy albo jedno z tych wielu miejsc, gdzie my możemy to, co otrzymaliśmy, dawać. Więc kiedy każdy z nas, albo większość z nas ma swoich ojców duchowych czy matki duchowe, ale powinniśmy się nimi stawać dla kolejnych pokoleń. To, co wzięliśmy, powinniśmy przekazywać. Ktoś nam kiedyś głosił słowo, ktoś nam kiedyś świadczył, kiedyś ktoś się o nas pierwszy raz modlił. Teraz my mamy okazję przekazywać to dalej, bo tak naprawdę to uczestniczymy w takiej sztafecie. Płomień Ducha Świętego jest podawany z rąk do rąk. Dojrzali wierzący pomagają wzrastać nowym chrześcijanom. Amen. Ewangelizowanie i czynienie uczniami to dwa różne procesy. To też chciałem podkreślić, powiedzieć. Ewangelizowanie, czyli zwiastowanie, czasami jest to zwiastowanie, wiecie, okazjonalne, przepraszam, widzimy kogoś pierwszy raz, widzimy kogoś na ulicy i to jest zwiastowanie, przyjeżdża ktoś na dni opamiętania, widzimy go przez powiedzmy 3 dni, spotykamy na festiwalu, głosimy i Boże Słowo, Boże ziarno zostało zasiane, ale czynienie uczniami, drugi etap procesu, równie ważny, jest zupełnie, już jest wtedy, polega na relacji, polega na budowaniu relacji, na prowadzeniu kogoś w wierze i tak naprawdę na pomaganiu w tym początkowym etapie wzrostu. Z tego dzieciństwa małego stać się takimi, wiecie, już dziećmi samodzielnymi przynajmniej. Czyli mamy dwa etapy, ewangelizowanie i czynienie uczniami. To dwa procesy i powinniśmy brać udział w obu. Nasz proces dojrzewania bez wzrostu duszy byłby skrajnie niekompletny. Musimy dążyć, już będę teraz podsumowywał, musimy dążyć do tego, aby nasza dusza wzrastała, aby nasz duch wzrastał, aby każdy aspekt naszego człowieczeństwa był poddany pod Bożej obróbce. I Duch Święty jest duchem zdroworozsądkowego myślenia. Co to znaczy? Że Duch Święty będzie, to trochę się powtórzę, już o tym mówiłem, Duch Święty będzie ci przynosił objawienia do ducha, ale będzie porządkował też Boże Słowo w umyśle. Czasami, wiecie, jest takie niefajne określenie, ale nie mam w tej chwili lepszego,
ktoś mówi, o, tam były, wiecie, fajerwerki duchowe, tam się działo i super, że się działo. Ja lubię, jak się dzieje, ale to nie może stać się podstawą naszego istnienia. Podstawą naszego istnienia jest Słowo Boże, które jest deponowane w naszym umyśle. A to, że Duch Święty działa jak chce, to, że Duch Święty, wiecie, robi różne rzeczy i takie, które nas zaskakują, to jest cudowne, bo my jesteśmy bardzo ograniczeni w naszym poznaniu Ducha Świętego. Ale dwie rzeczy musimy budować. Relacje w Duchu i stabilizację Bożego Słowa w umyśle. Bo jeżeli tego nie zrobimy w umyśle, tego, o czym mówimy dzisiaj, to grozi nam taka, to też znowu jest takie określenie, charyzmania duchowa, że od efektu, od boom do następnego boom. A jeżeli nie ma, a jeżeli jest pustka, to jestem rozbity i Bóg do mnie nie mówi. Stabilizacja naszego życia duchowego potrzebnego do wzrostu odbywa się w umyśle, bo wtedy jesteś zabezpieczony przez Słowo Boże, jesteś zabezpieczony i nakarmiony tym Słowem, że w każdej okoliczności aktywności Ducha Świętego, czy być może wyciszenia w Duchu Świętym. Wiecie, tak sobie myślę, że zanim przyszedł Jezus, tam jest napisane, że było 400, chyba 400 lat było, Bóg nie mówił do ludzi. A Anna, która oczekiwała narodzenia Jezusa, i Symeon codziennie byli w świątyni. Ale Bóg nie mówił, w ogóle się nic nie działo duchowo. Ale oni byli tak ukształtowani i oni byli tak wiecie, sformatowani już słowem od Boga, bo nie mieli Bożego Słowa spisanego, że oni wiedzieli, co mają robić i to ich nie wybiło z umysłu. I kiedy spotkali fizycznego Jezusa, to zobaczyli co? Dzieciątko. Ilu z nas by rozpoznało, jakby ci przyniósł niemowlaka i powiedział, wiecie, to Mesjasz, proszę bardzo, a ty widzisz niemowlaka, a ktoś mówi, to Mesjasz. Ale sformatowanie w umyśle będzie cię prowadziło właściwą drogą i rozpoznasz te momenty. Czy będzie aktywność Ducha Świętego, czy będzie posłucha, czy znajdziesz się w takiej sytuacji. Dlatego to, co mamy w umyśle, to, co mamy zbudowane w umyśle, jest niesamowicie ważne, żeby nas żadne okoliczności duchowe, życiowe nie wytrąciły z równowagi. Bo kiedy ten fundament słowa, modlitwy nie zostanie ukształtowany, to wiecie, wszystkie okoliczności życiowe będą z nami robiły, no, albo inaczej, mogą robić, co chcemy. Więc Duch Święty jest duchem zdroworozsądkowego myślenia. Bardzo mi się podoba ten przekład. I cokolwiek robimy, potrzebujemy silnego fundamentu słowa, a ono jest w duszy, które będzie nas trzymać w ryzach, nie pozwolić się wykoleić, ale też poznawać przestrzeń i oddziaływanie Ducha Świętego. A więc zakończę już listem do Efezjan, 4 rozdział 23-24. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości, świętości i prawdy. Odnowa naszego umysłu w duchu naszego umysłu. Czyli Duch Święty ma wpływ, ale umysł musi być odnowiony, aby wszystkie te informacje, które tam są zgromadzone, były dobrym zaczynem do podejmowania dobrych decyzji, żeby to, co z nas wychodzi, będziemy święcie przekonani, ale żeby to było właściwe z punktu widzenia Słowa Bożego. Nowy człowiek, ten, o którym często Biblia mówi, że mamy się oblec w nowego człowieka, to nowy duch i odnowiony umysł.